Witam ponownie. Dzisiaj będziemy mieli coś no już bardziej taktycznego i bardziej bojowego, bardziej bojowy niż użytkowy, powiedziałbym. A mianowicie znowu firma Gerber. Nożyk to się nazywa Covert Fast albo Covert FAST. Jest to nóż taktyczny, jest to nóż bojowy, jest to wersja mniejsza swojego większego brata, można tak powiedzieć, bo są większe produkcje tego typu o tym kształcie. Wreszcie znalazłem prawidłową nazwę, jest to nóż Assisted Opener, czy Assisted Opening, sorry, przepraszam. Czyli nóż, który nie jest do końca nożem sprężynowym, ale nie jest do końca nożem takim zwykłym składanym, bo wystarczy zrobić, wystarczy zrobić coś takiego. I nóż tam ładnie wyskakuje. Także tak to wygląda. Jest to sztylet. Długość, całość głowni to jest 9,5 cm. Częściowo ząbkowany, proszę tutaj. O, tutaj mamy nawet dedykację. Proszę bardzo. Mr. Applegate, MSF Farbine. Jakiś czas temu, nie wiem ileś lat temu, powiedzmy, mieliśmy Farban & Sykes sztylet. Później firma Gerber wypuściła sztylety z głownią stałą, pan Applegate & Farbine. Wersja nieco polepszona do Farban Sykes, nieco krótsza i nieco szersza. Ciekawie wyglądające, aczkolwiek noże są piekielnie drogie i jeszcze się do nich po prostu nie dobrałem i nie wiem, czy się dobiorę, bo są no, troszeczkę za drogie. Natomiast tego kolegę dostałem w prezencie od znajomego. Było tak, że pewnemu koledze z pracy sprezentowałem dwa noże z głowią stałą. Był to polski nóż bojowy i bagnet do AK-74. Czyli taki tradycyjny, wiadomo, z brązową rękojeścią, z głownią typu Bowie czy Bowie, clip point, przecinek do drutu i tak dalej, każdy wie. Była to wersja polska bodajże z brązową rękojeścią, wersja jugosłowiańska bądź niemiecka są z czarną, chyba bodajże jugosłowiańska to jest z czarną i z piłką jeszcze na grzbiecie. Nieważne, w każdym razie było tak, że sprezentowałem te dwa noże koledze, bo też zbiera, też się interesuje. Jakiś czas później znajomy tamtego kolegi dołączył do naszego zespołu, do naszej grupy. I właśnie od niego dostałem ten nożyk. W ramach takiej rekompensaty za przyjaciela, powiedzmy. Śmieszna sytuacja, no w każdym razie dostałem. Nóż się trzyma pewnie, jest to dosyć dobry, dosyć mocny chwyt. Jest to ponownie G10, także no, dobrej jakości okładzin rękojeści. Szybko sprawdzę w ściądze, z czego jest zrobiona głownia. Głownia jest zrobiona z 7CR17 MOV ponownie. Oryginalne pudełko jeszcze do tego noża, proszę bardzo. Tutaj mamy jego ładny opis i charakterystykę. No ciekawa produkcja, ciekawy system otwierania, zamykania. Otwieranie jest oczywiście nieco szybsze, tylko pozwolę sobie zamknąć. Nie będę próbował po raz kolejny go otwierać, bo może mi nie wyjść. W każdym razie mamy tutaj taki system zabezpieczeń. Jak on tutaj to wygląda, proszę. W tej chwili jest gotowy do otworzenia, wystarczy kciukiem trącić tutaj ten czpień, żeby nam ładnie wyskoczył. Przesunę tutaj ten pierdolnik na dół, w tej chwili nóż jest w pozycji, powiedzmy, to bezpiecznej, także sam się nam się nie otworzy w kieszeni, nawet jakbyśmy próbowali, to nic z tego nie będzie. Szczerze powiedziawszy, jeżeli ktoś jest w sytuacji podbramkowej i musi użyć takiego noża i zacznie się bawić z tymi wszystkimi przełącznikami, pierdolnikami i guzikami, to może się tym wszystkim pogubić. Noża nie zdąży otworzyć wtedy, kiedy będzie potrzebował i skończy marnie. No aczkolwiek powiedziałbym, że w skali 1 do 5, no to dałbym temu nożowi... dałbym mu 4,5, no bo jest dobrze zrobiony, jest to mocna konstrukcja.
Naprawdę no, trzyma się go porządnie, pewnie w dłoni, jest okej. Jedyne co mnie właśnie zastanawia, to to, że ponownie został wykonany nie w Stanach, tylko gdzieś w Tajwanie. Mechanizm nie chodzi zbyt płynnie. Być może powinienem tam nawciskać jakieś oliwki bądź WD-40. W każdym razie mam wrażenie, że to wszystko zaraz się pod tym palcem rozleci. Albo się zatnie, albo się nie otworzy. Nie chcę tutaj wchodzić dokładnie w szczegóły i w detale. I jak ten mechanizm jest tam zbudowany. No, to nie jest tak jak kiedyś ktoś zbudował Lugera niemieckiego. Bardzo dobry pistolet, elegancka sprawa, no ale trzeba go trzymać w kaburze, porządnej skórzanej kaburze, bo był bardzo podatny na wszelkiego rodzaju zabrudzenia i zanieczyszczenia. W tym wypadku podejrzewam jest to samo. Może być to samo. To nie jest taka prosta konstrukcja jak wcześniej omawiany Gerber Gato 2, gdzie mamy backlog, gdzie palcem otwieramy, uwalniamy głownię, ona sobie ładnie wyskakuje powoli. Tutaj jest jakiś mechanizm wspomagający, jest sprężyna. Proszę sobie wyobrazić, jak ten mechanizm tutaj działa z tymi wszystkimi przyciskami, pierdolnikami. Próbuję się tutaj nie zaciąć w tej chwili. Podczas składania, nie wiem, czy to będzie słychać. O, teraz było słychać, jak blokada wskakuje i blokuje ostrze. Głownie. To nie jest nóż, który może się gdzieś tam walać w plecaku, czy wpaść gdzieś do piachu, czy na ziemię, czy na trawę, bo podejrzewam, że szlak go trafi bardzo szybko. Jest to delikatna w sumie w środku konstrukcja. Z zewnątrz wyglądam porządnie i masywnie, natomiast w środku podejrzewam jest zbyt delikatny. Fajna sprawa jako nóż kolekcjonerski. Otwierasz do kopert i tak dalej, i tak dalej. Natomiast czy bym polegał na tym, czy bym zaufał temu nóżowi gdzieś tam w ciężkiej sytuacji? Podejrzewam, że nie. Poszedłbym albo po lepszą i wytrzymalszą produkcję, albo po prostu zwyczajnie po prostą konstrukcję. Ale jak to mówią, darowanemu koniowi nie zagląda się w zęby i ten nóż jest prezentem. Prezentuje się dobrze i oby tak było jeszcze długo. Dzięki, cześć, trzymajcie się.